To wideo jest dla ciebie. Jak coś szybko, a najlepiej na wczoraj, zrobić badania lotnicze lekarskie dla personelu pokładowego. Nazywam się Darek Kraśnicki i od 2013 roku jestem lekarzem uprawnionym do badań cabin crew, czyli personelu pokładowego. I jest bardzo prawdopodobne, że oglądasz ten filmik, bo uczestniczyłaś w tzw. Recruitment Day organizowanym albo przez Ryanaira, Wizar lub lot i wstępnie zakwalifikowano cię do szkolenia, ale jednocześnie kazano zrobić i szybko donieść Medical Report for Cabin Crew, czyli tak zwany Raport medyczny po polsku. Oczywiście linie lotnicze informują, gdzie możesz to wykonać, ale nie są z reguły zorientowane w terminach oczekiwania na wizytę lekarską danej placówki medycznej. I jeżeli po skontaktowaniu się z taką polecaną firmą zaproponowano ci jakiś termin za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, a nawet ponad miesiąc, to moja przychodnia jest miejscem. Dla Ciebie, oczywiście przychodnia we Wrocławiu, natomiast jest parę warunków. Musisz jak najszybciej w swoim miejscu zamieszkania wykonać podstawowe badania laboratoryjne, tak aby moje badanie lotnicze-lekarskie było formalnością. Jak mieszkasz we Wrocławiu, to problem jest mniejszy, ale problem jest większy, jak gdzieś dojeżdżasz z Poznania, z Ostrowa Wielkopolskiego czy tam z jakichś innych miejscowości odległych od Wrocławia. Przypuszczam, że jesteś osobą bardzo młodą na początku swojej kariery życiowej, Także jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że badania laboratoryjne lub to moje lekarskie pójdzie nie po twojej myśli, ale do rzeczy i czego wymagam, to jest najważniejsza część tego filmiku. Pełna morfologia krwi, OB. Czyli tak zwany opad krwinek, opad biernackiego, poziomu glukozy we krwi, ale naczczo. jeżeli zjesz, to ci wyjdzie poziom jakiś podwyższony, zafałszowany, poziomu cholesterolu całkowitego, ale również z rozbiciem na frakcje HDL i LDL, poziomu trójglicerydów, badania ogólnego moczu oraz na sam koniec tak zwanej audiometrii tonalnej, czyli Badania audiometrycznego słuchu. Te pierwsze wyniki są bardzo ważne, ponieważ są one jakimś dowodem, że przyszłaś do tej pracy zdrowa, no i mam nadzieję, że po iluś tam latach pracy zdrową odejdziesz. Natomiast same wyniki nie mogą być starsze niż jeden miesiąc, ale być może yy, parę miesięcy temu przy innej okazji zrobiłaś sobie też pełny panel badań, to weź do porównania, tak żebym miał... Jakiś, jakiś punkt odniesienia. Natomiast, jeżeli za bardzo nie możesz tych badań wykonać u siebie, czas się goni, prawda? Wszystko jest na ostatni guzik zapięte, oprócz tych badań, to skontaktuj się ze mną mailowo i ja postaram się zorganizować to wszystko we Wrocławiu. Natomiast, jak już zrobisz to wszystko, to oczywiście zarejestruj się poprzez moją. Stronę internetową na najbliższy możliwy termin. Zwykle ten najbliższy możliwy termin jest kolejnym dniem roboczym, czyli jeżeli się rejestrujesz w piątek, to jest to w poniedziałek, ale nie wykluczam, że nawet w piątek, jeżeli no jest gwałturety, to trzeba też wszystko załatwić. Także z reguły to jest kolejny. Dzień roboczy. Natomiast ważna uwaga, może jesteś osobą, która no, nie ma zbyt dobrego zdrowia, masz cukrzycę typu pierwszego, chorujesz na padaczkę, chorujesz tam na jakieś inne schorzenia, leżałaś długotrwale w szpitalu, miałaś połamane ręce, nogi, tam nie wiem, nawet diabeł wie co innego, ale bardzo poważnego to koniecznie weź ze sobą dokumentację medyczną oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego o twoim stanie zdrowia dobrze by było żeby tam była jakaś formułka czy to jest jakimś przeciwwskazaniem według tego lekarza czy nie oczywiście ostateczną decyzję podejmuję ja ale jakaś taka w miarę pozytywna opinia lekarza prowadzącego może ci troszeczkę yy, pomóc. Natomiast co do mojego badania trwa ono około jednej godziny. Badanie się odbywa w systemie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Kończy się wydaniem raportu medycznego, który jest zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Także nie obawiaj się, że dostaniesz tylko raport medyczny po Polsku. Ten raport jest honorowany w całej Unii Europejskiej, ale no zdarzają mi się osoby, które starają się gdzieś tam do innych linii spoza Unii, spoza Europy, to najpierw dowiedz się, czy oni takie certyfikaty uznają. No, często jest tak, że najpierw są certyfikat unijny, a potem i tak robią jakieś tam swoje różne. Fiki, Miki swoje różne badania, także mój raport medyczny w tym momencie jest tylko jakimś takim raportem wstępnym. Natomiast kto nie ma problemów, na pewno nie ma Wizar, na pewno nie ma Ryanair, na pewno nie ma LOT, bo sami do mnie kierują i nigdy mojego certyfikatu nikt nie odrzucił. Reasumując to wszystko, praca z Stewardesy lub Stewarta jest fantastyczna. Oczywiście musisz ciężko popracować. No w że sam być może leciałeś, czy sama leciałeś Są i zdrapki, jest i duty free, jest i tam jakaś sprzedaż kawy, czy innych rzeczy. Ale yy, zwiedzisz naprawdę cały świat, poznasz nowych ludzi, nabierzesz doświadczenia. Wypłaty, jeżeli chodzi o kobiety, są po prostu nieporównywalne do tych w Polsce. Przeczytam ci, co napisał Ryanair. Year one on target earnings of 20 to 25 thousand euros. Także, jeżeli znasz angielski, to wiesz o czym. Mówię, często też zaczynając w tanich liniach lotniczych, po zdobyciu właściwego doświadczenia, możesz bez problemu dostać się do przewoźników tak zwanych bardziej ekskluzywnych, na przykład Emirates. Spotkało to jedną z moich podopiecznych i nie wiem, tam kilkaset kandydatek było, a ona po nabraniu doświadczenia w Ryanair bez problemu się. Dostałam. Natomiast yy, na samym końcu yy, w opisie tego wideo zamieściłem link do mojej rejestracji internetowej, a także stron rekrutacyjnych ważniejszych linii lotniczych, czyli wspomnianego przeze mnie Wizara, wspomnianego Ryanair'a, no i nasz kochany lot, którym <ścoughs> wstyd powiedzieć od 20 lat nie latałem. Latałem wszystkim, tylko nie naszym lotem. I jeżeli chcesz zamienić swoje życie na nieco lepsze, a powiem więcej zdecydowanie lepsze, to kariera stewardessy jest również zdecydowanie dla Ciebie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań lotniczych, no i powodzenia. Tyle samo startów, co i lądowań.